Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach głównych w AFK Arenie pojawiła się właśnie nowa podróż cudów. W tym przypadku jest to, tak jak widać, powolna noc cudów. No i na tym filmie zrobimy sobie oczywiście całą mapkę na 100%. Jeżeli chodzi o nagrody, to tym razem są mega fajne według mnie. Mamy 2000 diamentów, 10 kart astrologa, czyli już bardzo fajnie. Następnie standardowo złoto, doświadczenie, esencja do wyboru. Wszystkie rodzaje emblematów, monety POE, okruchy żywiołów, rdzenie żywiołów, no i w sumie tyle. Także zaczynamy. Mapka jest według mnie dosyć prosta. Nie ma tutaj trudnych walk, tak naprawdę bardzo dużo walk można pominąć. Relikty lecą z przeciwników, ale nie z wszystkich. Będę na bieżąco informował co i jak. Także wchodzimy na mapkę. Idziemy od razu do tajemniczego kończa. Nie wiem czy tak to się wymawia. W każdym razie rozmawiamy. Idziemy na lewo. Tak swoją drogą biegamy po tej mapce raku. Specjalne drzewa mamy na lewo. Klikamy zdobądź. Idziemy do góry. Uszkodzony most. Naprawiamy. Przechodzimy przez most, jak można się spodziewać. No i co? Walczymy z przeciwnikami na naszej drodze, ale tak jak mówię, wielu można pominąć. Mechaniki raczej dobrze znane większości z was. Mamy tutaj taran między innymi, którego właśnie będziemy używali. Także używamy tarana, czy też taranu. Idziemy do góry. Tych przeciwników zostawiamy. Oni nie są nam do niczego potrzebni. Nie upuszczają reliktów. Tak naprawdę ten taran jest nam potrzebny tylko w przypadku, jak zepsujemy sobie mapkę w innym miejscu. Ale jeżeli będziecie robili to, co ja na tym filmie, to mapki sobie nie zepsujecie. Idziemy na prawo. Podchodzimy w to miejsce. Mamy specjalne drzewa po raz kolejny. Klikamy zdobądź. I teraz idziemy tutaj do tego zepsutego mostu. Naprawiamy zepsuty most. Idziemy na dół. Taran używamy. No idziemy na prawo oczywiście po skrzyneczkę. Walczymy z tym zwykłym przeciwnikiem. Dobra. I teraz tak, idziemy sobie tutaj do góry i na prawo i tak jak widać możemy pominąć tych przeciwników, możemy również pominąć tych przeciwników. Żaden z tej szóstki nie upuszcza reliktów, więc nie ma absolutnie żadnej podstawy do walki z tymi przeciwnikami, to będzie kompletna strata czasu. Zbieramy relikt, zbieramy skrzyneczkę oczywiście, no i specjalne drzewa, po raz kolejny zabieramy. Następnie idziemy na lewo, naprawiamy uszkodzony most po raz kolejny. Przechodzimy przez ten most, tak swoją drogą nie wiem czy widzieliście, ale śmiesznie przechodzi, nie? Nie idzie po moście, tylko idzie tak na ukos, także tutaj ewidentnie jakiś błąd w animacji. Także idziemy w to miejsce i od razu idziemy na dół, bo mamy tutaj przeciwnika elitarnego, ale tak jak widać mamy dwa razy więcej mocy niż ten przeciwnik. U was też tak powinno mniej więcej być. Dlatego na samym początku wspomniałem, że ta mapka jest dosyć łatwa pod względem walk. Także zabieramy relikt, skrzyneczkę standardowo. I teraz idziemy do góry. I tutaj w rogu mamy jednego przeciwnika i specjalne drzewa, których będziemy potrzebowali. Tak naprawdę to jesteśmy już tak mniej więcej w połowie mapki, tak szybka i łatwa ona jest. Zbieramy specjalne drzewa, zdobywamy. Po zebraniu specjalnych drzew oczywiście wracamy, udajemy się na dół, teraz na prawo i mamy tutaj uszkodzony most, naprawiamy. Wracamy na chwilę na lewo, mamy taran, używamy.
i w ten sposób zlikwidowaliśmy trzech przeciwników bez konieczności walki z nimi, ale zepsuliśmy znowu most, więc mamy tutaj kolejne specjalne drzewa. Zdobywamy. No i teraz możemy już spokojnie, swobodnie przejść przez most. Także idziemy. Tutaj mamy przeciwnika kolejnego, pokonujemy standardowo. Jeżeli macie problem z tym przeciwnikiem, to można tak naprawdę zebrać sobie te trzy relikty pierw. Na pewno będzie łatwiej. No i zbieramy skrzyneczkę. I tutaj mamy coś takiego jak pamiętnik odkrywcy 1. Nie jestem pewien, czy trzeba to zbierać, prawdopodobnie nie. Ale tak naprawdę w niczym nam to nie przeszkodzi. Nic nam to złego nie uczyni, że tak powiem. A jeżeli lubicie historię tej gry i chcecie poznać historię tej podróży cudów, no to w dzienniku macie dodatkowe wpisy, więc polecam sobie to tak czy siak zbierać. My udajemy się na prawo. I tutaj mamy kolejnego przeciwnika, który pilnuje dwóch skrzynek w tym wypadku. Także zbieramy wszystko. No i cofamy się tutaj do góry na chwilę. Na lewo. Idziemy w dół. I przechodzimy przez tutaj otwartą bramę. I będziemy mieli pułapkę i dialog z Hotkinem, którego musimy oczywiście pokonać. Chociaż tak naprawdę tego Hotkina w formacji nie ma, co jest dosyć zabawne. Ale tak sobie twórcy wymyślili. My pokonujemy i lecimy dalej po kolejne nagrody. Tutaj mamy jakieś animacje uciekającego Hotkina. Zbieramy skrzyneczkę. 2000 diamentów. No i przechodzimy teraz przez dolną bramę. Tutaj mamy pamiętnik odkrywcy 2. Zbieramy. Mamy kolejny wpis do dziennika. Oczywiście to jest dla osób, które interesują się właśnie takimi ciekawostkami odnośnie gry, czy też chcą właśnie poznać historię danej podróży cudów. Także zbieramy, idziemy na dół. Skręcamy w prawo na chwilę. Bo tutaj mamy kolejnego przeciwnika i skrzyneczkę. Dobra, teraz zostały już tak na dobrą sprawę same walki. Także idziemy tutaj. Pokonujemy tych dwóch, których mamy na widoku. Tutaj Tassie zginęła, ale nie będę już resetował. Po prostu kogoś podstawię, żeby nie przedłużać. No i idziemy na lewo. To jest przedostatni przeciwnik. Może nawet bez podstawiania uda się pokonać. No tak jak widać, podróż cudów nie należy do tych najtrudniejszych zdecydowanie. Zbieramy. No i idziemy przed siebie, w tym przypadku do góry, w prawo, w dół, w lewo. No i mamy finalnego bossa. Takiego, nad którym mamy tak na dobrą sprawę przewagę dwukrotną, jeżeli chodzi o moc drużyny. I przypominam, że ja używam tutaj czterech postaci, nie pięciu, więc ta przewaga by była jeszcze większa przy pięciu. Na koniec mamy troszkę dialogów. Jakąś tam animację. Jeszcze więcej dialogów. No i jeszcze więcej dialogów tak naprawdę.
Tutaj jest bardzo, bardzo dużo dialogów, więc jeżeli, tak jak wspominałem, interesujecie się takimi rzeczami, to polecam wam to wszystko czytać. Ja już to robiłem na innym koncie, więc robił tego na filmie nie będę, wiadomo. Nie chcę wam przedłużać. Odbieramy 10 kart astrologa. 2 na 2, 12 na 12, jeżeli dobrze widzę, bo czasami ciężko to dostrzec. Kończymy wyprawę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę podróż cudów. Według mnie bardzo fajna podróż cudów. Jest dosyć unikalna, dosyć szybka i łatwa. A dodatkowo mamy bardzo fajne nagrody, bo 2000 diamentów, 10 kart astrologa. No zwłaszcza te karty astrologa, myślę, że będą bardzo kuszące dla wielu graczy. Ja wam oczywiście życzę powodzenia, życzę wam miłego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.